Dobra, słuchajcie, to zaczynamy. Ja nazywam się Jolanta Kornaga, jestem Executive Sales Leader. Witam Was serdecznie na naszej sobotniej kawce. Macie kawkę? Wszyscy mamy kawkę, oczywiście. Kawkę, wodę, wino, nie, co tam chcecie? Nie, ja się śmieję, bo dzisiaj sobota, weekend. I dzisiaj będziemy opowiadać sobie o nowościach w katalogu numer 11 i w katalogu numer 12. Co nowego, co fajnego, co warto polecić, co warto wypróbować, a może coś fajnego dla Was będzie tutaj też. Co Wam się tutaj spodoba, więc słuchajcie, zaczynamy. Pierwsze, słuchajcie, co ja tutaj mam na tapecie, to jest, moi kochani, Rebel Diva. Słuchajcie, tak do Wikipedii sięgnęłam, żeby zobaczyć, co dokładnie oznacza to słowo diva. Jak myślicie, co oznacza to słowo diva w współczesnym języku? Co? Jakie skojarzenia macie z tym słowem? Edyta Górniak tylko. Gwiazdy, tak, gwiazdy, celebryci, nie? Taka diva, nie? Bo słuchajcie, diva to jest słowo, które było używane w XIX wieku w języku angielskim. Pochodzi ono tak naprawdę od włoskiego rzeczownika diva i oznacza żeńskie bóstwo lub dobrze wyglądającą kobietę. A jeżeli pochodzi od łaciny, to oznacza ono boginię. Słuchajcie, boginię. Tak, a diva to w naszym na przykład takim współczesnym języku to jest diva operowa, tak? Na przykład mamy różnego rodzaju, taka dama, damulka, tak? Diva. Ja się śmieję. I tu mamy właśnie na tapecie mamy Rebel Divę. Słuchajcie, Rebel Diva. Ona jest teraz w katalogu numer 12. I ona będzie występowała tutaj w takiej właśnie trójcy. Słuchajcie, mam tą perfumę, zaraz tylko Wam opowiem, jakie ma nuty zapachowe. Słuchajcie, nuty zapachowe to jest różowy pepper, jasmin, sambac, karmelowy popcorn, tak? Słuchajcie, ona jest strasznie specyficzna. Jak będziecie mieli katalog numer 12, to jest katalog numer 12, słuchajcie, tutaj są też strony zapachowe w tym katalogu. Tak, ona będzie w cenie, ten zestaw będzie w cenie 12 funtów i jest strona zapachowa. Słuchajcie, ona jest strasznie taka słodka, jest ogromnie słodka i ta buteleczka, żeby Wam pokazać, tak tutaj zrobię stop. Zobaczcie, jaka ona jest taka trójwymiarowa, tu jest szeroka, tu jest wąska, widzicie tą buteleczkę, jak ona wygląda? Jest taka, no jest dziwnych kształtów, ale piękna jest, naprawdę jest bardzo ładna. Z takim właśnie tutaj dozownikiem. To jest 50 ml akurat, ta nasza perfumka. Słuchajcie, i ona występuje właśnie tutaj w duecie z balsamem. Balsam jest tutaj 150, oczywiście produkowany w Polsce. Żeby utrzymać ten zapach troszeczkę dłużej, oczywiście to balsamujemy się i perfumujemy. I do tego jest taka perfumetka, ta perfumetka jest 10 ml, tutaj mamy, o, teraz Wam wyciągnę, Wam też pokażę, jak to wszystko wygląda. Słuchajcie, ten cały zestawik w naszym katalogu numer 12, to będzie 12 funtów, taka perfumeczka. To jak ktoś nie lubi nosić całej perfumy, słuchajcie, można sobie, żeby utrwalić sobie ten zapach, z perfumetką można sobie tutaj pochodzić. Więc tak to wygląda. Tu mam taką małą reklamę. Ej, bon, ding dong! Jak się śmieję, to zawsze jest ding dong calling. Słuchajcie, tu w Anglii jest takie typowe, że Anglicy mówią ding dong calling, tak, że Avon jest, nie? Słuchajcie, jeżeli mamy w first looku na przykład tą naszą perfumę, to możemy przedstawić klientowi, pokazać, jak pachnie, jak wygląda, tak, i on z naszego katalogu sobie zakupuje. To jest produkt demo, który w tym momencie można zakupić. Jeżeli ktoś chce go mieć, to musi się zapisać jako konsultant, tak? Zapraszamy do naszej grupy tutaj, bo w tym momencie jeszcze nie jest ona do zakupienia. Okej, słuchajcie, moi drodzy, to lecimy dalej. Słuchajcie, tu Wam puszczę przeładną reklamę. O czym my teraz będziemy rozmawiać, moi drodzy? Dzisiaj na tapecie
Mamy perfumy, słuchajcie, mamy perfumy i tych perfum jest trochę sporo. Zobaczcie, jaka piękna jest w ogóle ta reklama. Słuchajcie, to są perfumy inspirowane miłością, tak? Inspirowane miłością i są naprawdę, naprawdę są mega przepiękne. One są w naszym katalogu numer 11 w cenie po 15 funtów i mamy tutaj właśnie różne te nasze perfumy. Mamy te perfumki i słuchajcie, mamy tu też informacje, jak sprzedawać te perfumy, ale to sobie w wolnej chwili tam później doczytacie. W każdym bądź razie są to perfumy, które są zainspirowane historiami miłosnymi i wspomnieniami, jakie tworzą, tak? I mamy tutaj w tej serii jakby trzy perfumy. One są dużo mniejsze niż normalnie ta nasza Rebel, bo one są 30. Są 30, wam pokażę też, jak wyglądają. To jest zestaw trzech intensywnych zapachów wydobytych z najbardziej romantycznych kwiatów, aby wywołać miłość w całej jej intensywności i długotrwałości. One są jakby specjalnie dedykowane na takie specjalne okazje, jak wesela, jakieś randki, prawda, jakieś rocznice. To są takie piękne buteleczki, malutkie. 30 ml, ta perfuma kosztuje 15 funtów. Słuchajcie, mamy jakby tutaj trzy wersje. Akurat ta jest Turkish Rose, czyli takie typowo, one są takie, wiecie co, one są specyficzne, bo to jest jakby seria Today, Tomorrow, Always. Nie wiem, czy znacie te perfumy z tej serii. One się świetnie sprzedają. A to jest jakby bratnia dusza, że tak powiem, tych perfum. Siostry, tak, to są siostry kolejne. I tak, mamy Turkish Rose, mamy tutaj właśnie jaśmin Tuberkose, tak, Tuberkose jaśmin. Ta jaśminowa jest też taka naprawdę, jeżeli ktoś lubi jaśminowe perfumy, jest przepiękna naprawdę, jest taka specyficzna. One nie są takie słodkie, tylko one są takie specyficzne. No, trzeba by było naprawdę mieć próbeczkę, żeby je tutaj wywąchać. W każdym bądź razie nie mam tej trzeciej, ale ta trzecia perfuma Neroli i Iris, ona jest identyczna, taką dostałam informację, jak perfuma Neroli Toma Forda, która jest po 164 funty i to jest ten sam zapach i pochodzi on właśnie z pomarańczy i tak samo po prostu jak tamta perfuma uwalnia substancje w mózgu, tak jak podczas jedzenia czekolady, że po prostu jesteśmy szczęśliwi. Słuchajcie, kupując tą perfumę stajecie się szczęśliwymi ludźmi. Naprawdę. Więc ta perfuma Neroli jest po prostu tutaj taką perfumą bardzo pożądaną. Mnóstwo ludzi się w niej zakochuje z tego względu, że czuje szczęście. To są takie perfumeczki. Słuchajcie, przepiękne, mają właśnie takie proste opakowania. Tylko to są 30, tak? To są 30, to nie są 50 tutaj, jeżeli chodzi o tą naszą perfumę. Słuchajcie, sprzedając te perfumy, to nasi klienci, czy na przykład pisząc na jakichś mediach społecznościowych, mogą tworzyć historie miłosne do tej perfumy, słuchajcie, przeróżne rzeczy, żeby po prostu ta perfuma, żeby przyciągnąć właśnie tutaj uwagę na te nasze perfumki. Jest ona mało znana, bo ona się dopiero w naszym katalogu, że tak powiem, pojawiła i ja myślę, że po prostu inwestycja w próbeczki, żeby po prostu klienci mogli sobie zobaczyć, jak wygląda, prawda? Czyli nawet jeżeli jesteś zainteresowany, jesteś klientem, poproś konsultanta o próbeczkę. To jest super, naprawdę. Myślę, że nie pożałujesz i ta perfumka sprawi, że będziesz szczęśliwy. Tak, sprawi, że będziesz szczęśliwy. Więc to jest fajne, słuchajcie. Tak wyglądają te nasze perfumki. To jest 30. Dobra. Zamawiał ktoś u was te perfumki już, czy nie? Nie? No właśnie, bo one są, słuchajcie, takie naprawdę mało znane, ale zapach
Przepiękny, przepiękny, przepiękny. Naprawdę polecam, polecam. Te perfumki będziemy dzisiaj losować w ogóle, żebyście mieli też te stery w domu. Okej, okay, no to lecimy dalej. Co my tutaj dalej mamy? Słuchajcie, Attraction One. Niby nowość, ale już można ją kupić, tak? Dopiero to weszło, ale mamy ją do zakupienia. Słuchajcie, tą perfumę w naszym Avon On, tak? Avon On czy naszej Instant Brochure. To jest ekscytujący, świetlisty zapach i jakie mamy tutaj nuty zapachowe? Jest figa, Accord de One i drewno cedrowe. I to jest perfumka, która jest nazywana Attraction One Fresh. Typowa dla niej, tak? Dla niej. Chociaż oni twierdzą, że to są unisex perfumy i one mogą być dla niej i dla niego. Słuchajcie, nie wiem, czy tam czytaliście informacje, że to może być dla niej i dla niego i po prostu one są takie uniwersalne. Ja otworzę, opakowanie jest. To jest 50, to jest 50, ta perfuma jest dużo większa. Ma uzależniający akord zapachowy The One. Stworzony by chemia między nimi osiągnęła nieznany dotąd poziom, tak? Perfumy dostępne wyłącznie w Avon. Buteleczka jest przefajna, widzicie? Przefajna, mega nowoczesna. Jest tutaj właśnie z dozowniczkiem. Jest ona specyficzna, słuchajcie, bo ona nie jest jakoś tak specjalnie słodka, ona jest taka, no właśnie to drewno cedrowe tak mocno przebija i ta figa, ale jest taki, ten zapach jest specyficzny, specyficzny. To nie jest moja perfuma, to nie jest moja perfuma, ja lubię. Ta byłaby bardziej moja, tak, ta byłaby bardziej moja, ta jest po prostu inna i bardziej taka jakby specyficzna. Też mamy właśnie tutaj perfumkę dla niego. To jest Attraction One Intensive i tutaj przede wszystkim przebija kardamon, Accord de One i kawa, tak? To jest perfumka męska, wygląda w ten sposób, słuchajcie. Też ją mam. Też masz? Już ją mam. Mhm. Tak. Nie wiem, tu nic nie widać w moim świetle. Mhm. Ale powiem wam, że bardziej mi się podoba niż damska. Tak, wiesz, sama bym ją używała, no ale niestety. To są perfumy jakby dla niej i dla niego, słuchajcie, więc tak dokładnie, no mówi się, że to jest męska. Słuchajcie, w złączeniu te perfumy wyglądają przepięknie, zobaczcie, one się łączą, nie? Para, to jest para, słuchajcie, one muszą stać razem, one nie mogą stać osobno, się śmieję, prawda? Tutaj, więc to są jeżeli na przykład czytamy opisy tych perfum, to te perfumy są unisex, tak, że mogą być dla niego, dla niej, ta może być, w zależności kto jak lubi. Słuchajcie, perfum w Avonie nie powinno się polecać, nie powinno się polecać, każdy powinien wybrać sobie swoje, tak, bo mi się na przykład niektóre perfumy bardzo podobają, a niektórych bym nawet nie użyła jako odświeżacza do ubikacji, naprawdę, bo nie zapach nie mój, ale kobiety uwielbiają i kupują nagminnie, więc słuchajcie, nie jesteśmy tutaj jako konsultanci, że tak powiem, osobami, które mogą polecać, trzeba dać komuś wypróbować, każdy ma inny gust i tak samo, jeżeli chodzi o perfumowanie się, tak, to powinniśmy używać te nasze perfumy w miejscach, gdzie mamy puls, tak żeby one się szybciej, że tak powiem, i bardziej wydatniej tutaj nam uwydatniały, tak? Więc to jest też fajna sprawa i warto też wiedzieć. I każdy też ma inny genotyp skóry, słuchajcie, i na jednym ta perfuma będzie pachniała, a na drugim nie będzie pachniała. Bo były takie przypadki, że była mama i córka i że na mamie pięknie pachniało, a na córce w ogóle, ta sama perfuma, tak? Więc słuchajcie, w ogóle jej nie było czuć. Więc tak to kochani tutaj wygląda. Tu mamy jeszcze takie jakby więcej informacji na temat właśnie tych perfum. Idealne są na wieczór, polecane są na jesienną i zimową pogodę. Co tutaj jeszcze takiego? Kompozycja otwiera się irytującą wonią kardamonu, a całość powija kuszący zapach kawy z nut sandałowca, jeżeli chodzi o ten nasz intensive, prawda? Więc tutaj też są takie jakby dodatkowe informacje. Można sobie zobaczyć, jak to wszystko tutaj wygląda. To jest nowość. Uwodzicielski i głęboki perfum, tak? Czyli ja myślę, że to jest w ogóle fajna nowość. Wiecie, ile kosztuje w Avon On ta perfuma? 15. Tak, 15. Tylko te perfumy są duże, tak? One są większe, 50 też są. Też są produkowane w Polsce, w fabryce w Garwolinie. Lecimy, moi drodzy, dalej. Słuchajcie, co my tutaj jeszcze mamy?
Mamy, słuchajcie, torebkę plażową, bo idzie lato, idzie lato. Idzie lato i mamy torbę plażową, jak obiecałam, tak też kupiłam. Słuchajcie, torba plażowa, lodówka, lodówka, ponieważ w środku ma taki specyficzny właśnie taką folię, która powoduje, że możemy sobie jakieś napoje zimne włożyć i ona trzyma nam temperaturę. Torba lodówka w cenie 12 funtów i ona jest 29, 13, 33 centymetry. Dosyć spora, naprawdę jest duża. Duża i fajna torebka. I to jest nasza fajna tutaj właśnie plażóweczka. Można sobie na plażę, że tak powiem, wyjść i napakować do niej sporo. Ona jest zameczkiem tutaj. Cena 12 funtów. Widziałam, że w katalogu 12 będzie jeszcze tańsza, to wypatrujcie tej torby, bo to będzie bardzo fajna. Będzie bardzo fajna tutaj cena. Jeżeli chodzi o tą naszą torebeczkę. I słuchajcie, co my tutaj jeszcze mamy, tak na koniec chciałam Wam pokazać. Słuchajcie, w katalogu dodatkowym do naszej jedenastki, a mianowicie mamy coś nowego, co się nazywa Summer Edit. Summer Edit, mamy taką książeczkę, tak? I to nie jest przecenowe, ale to jest jakby dodatek do naszego katalogu i tutaj, moi drodzy, mamy przefantastyczną okazję, żeby zakupić sobie taką torbę, ona nazywa się Tote Lipsy Bag, to jest torba Lipsy London, w cenie 16 funtów. Super, słuchajcie, super. Jeżeli ktoś ma 25% upustu, to ta torebka kosztuje 12 funtów, słuchajcie, a jest przepiękna, już Wam pokazuję, bo też ją zakupiłam. Słuchajcie, biją się o te torby, więc kto pierwszy, ten lepszy tak naprawdę, więc jest naprawdę piękna, jest rewelacyjna. Słuchajcie, torebeczka taka, w środku, ona jest na zameczek, elegancka, na zameczek. Tu ma fajną też przegródkę z zameczkiem na telefonik. Słuchajcie, przefajne rączki na takich pięknych łańcuszkach. Pięknie jest wykończona i ma też tu logo London Lipsy. Tak, tak wygląda, słuchajcie. Sprzedaliście już tą torbę, czy jeszcze nie? Udało się, bo ona była w katalogu numer 11 w cenie 24 funtów. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale po prostu torebka the best. Oczywiście zakupiłam dla siebie, bo jakby nie, ja bez torby. Musi być. Jak dziewczyny, macie już torebki zakupione, czy nie? Nie macie, słuchajcie, to musicie koniecznie mieć za 12 funtów. Torebka Lipsy, naprawdę mega, mega fajna. I pokażę Wam właśnie jeszcze w katalogu tutaj, jak wygląda ta oferta właśnie z tą torbą, na której to jest stronie, żebyście mogli sobie podpatrzeć. Słuchajcie, bo tutaj trzeba być, to się nazywa kreatywne zamawianie, tak? Ta torebka jest tutaj po 24 funty, tak? 24 funty, a tutaj w naszym właśnie Summer Edit, jak przed chwilą pokazywałam, słuchajcie, są dwa różne numery. Ona kosztuje, widzicie, 16. Jest różnica, tak? Jest różnica. Klientka zamawia tą, my zamawiamy tą. Zobaczcie, ile mamy funtów w kieszeni, nie? Fantastycznie, nie? Się śmieję. Więc to jest super. Jeżeli ktoś chce mieć tą torebeczkę za 12, to może się zapisać do Iwonu i super. I fantastycznie. Słuchajcie, to my na dzisiaj kończymy. Dzięki za to, że byliście. I zapraszam w przyszłą sobotę na naszą kawkę, sobie tutaj jeszcze popogadamy, popijemy. I słuchajcie, no bierzemy katalogi i ruszamy w świat i dalej będziemy sprzedawać. A co, kto nam zabroni, nie? Dokładnie. Najwyżej zostaniemy mistrzami sprzedaży. Tak będziemy sprzedawać, nie? W przyszłości. Dobra, trzymajcie się ciepło i zapraszam Was do szkolenia w poniedziałek też o 20, tak? Jakbyście mieli ochotę, no. Tak jest. Pa, 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 pa. Pa. Pa Basia, pa Wynika, pa pa.